www.fipirapy.pl zostały dodane nowe przedmioty eventowe. Między innymi takim przedmiotem jest talizman siły, który jest najcenniejszym przedmiotem eventowym. Ja w dzisiejszym odcinku zakupiłem taki talizman siły i go przetestowałem w rozgrywce. Generalnie efekt, jakim działa ten talizman, jest naprawdę zaskakujący i przebił on moje najśmielsze oczekiwania. W tym odcinku losuję dla was aż 100 miliardów na www.fipirapy.pl. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku MVP-a, wyświetla się właśnie na ekranie. Dobra widzowie, tak jak wspominałem na wstępie, w początku mojego grania na rapa, kiedy zaczął się szkolny event, moim marzeniem było zdobycie talizmanu siły. Generalnie mówiłem to na live'ach, czy też w odcinkach, że będzie to mój cel i będzie ten dzień, kiedy uda mi się go nabyć. No i w tym odcinku udało mi się go zakupić. Także zaraz zobaczycie, jak doszło do tej transakcji. No i wydaje mi się, że kupiłem go naprawdę za ciekawą cenę, bo wyszło około 1,6 biliona. Więc, że tak powiem, no nie jest jakoś mega dużo, nie jest jakoś mega tanio, jest to taka cena upośrodkowana. Generalnie kupiłem to od widza, który napisał do mnie na Discordzie, więc mega stary ci dziękuję za ten deal. Pamiętajcie o tym, że Texture Pack znajduje się na moim Discordzie, do którego link macie w opisie, na kanale TXT Paki. Tutaj możecie sobie go pobrać, jak go pobierzecie, to kliknijcie sobie elegancko tutaj w ikonkę, a ja będę zadowolony. Generalnie taka ciekawostka, dałem mu za to rapy boxy, zaraz zobaczycie, i on otworzył jednego rapy boxa, no i trafił mnie 40, warty prawie 1 bilion. Więc można powiedzieć, że ziomek, no, wyszedł na tym znakomicie, bo jego zarobek z tego będzie ponad 2 biliony. Naprawdę spoko. Nie wiem, czy aktualnie jest jakaś różyczka wystawiona na rynku. Zaraz sobie to zobaczymy. Na ten moment żadnej różyczki nie ma. Jest różyczka za 2,1 biliona wystawiona, ale tyle te różyczki generalnie nie są warte. Wydaje mi się, że za nie taka optymalna cena to właśnie do 1,7 biliona, do 1,6 biliona. No bo te różyczki jakoś mega OP, że tak naprawdę... powiem, nie są. Runy w tym momencie siły, bo ja zbieram na runy siły, no nie patrzę na to, no, one nie są tyle warte, no gdzie 2 biliony. Nikt, że tak powiem, poważny za to tyle nie da, także no ceny tych run, że tak powiem, stały się psychopatyczne. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak na nie uzbierać, bo one tyle kosztują, że to naprawdę rozpiera głowę. Dobra widzowie, więc dokonujemy wyczekiwanej przeze mnie transakcji, a mianowicie kupujemy różyczkę. No i generalnie, że tak powiem, myślę, że ta cena za różyczkę, którą właśnie ustaliłem z Goskiem, będzie dobra, bo to będzie około 1,67 biliona. Ta różyczka około tyle kosztuje, więc, że tak powiem, no jakoś mega, że tak powiem, dużo za to nie zabulę. A dzięki temu uzyskamy talizman siły, który, że tak powiem, będzie moim artefaktem, który będę trzymał w Ender Chestie. Także ja zaraz przelewam wariatowi jeszcze kaskę, no i mamy, moi drodzy, talizman siły. Także, no, chciałem to mieć w Ender Chestie, no i mam to w Ender Chestie, także super, mój kochany artefakt właśnie ląduje do Ender Chestu. No i dobra widzowie, mamy moją wymarzoną różyczkę. No i pewnie wiele osób zapyta, jak ta różyczka działa. Moi drodzy, różyczka działa w taki sposób, że musimy ją wziąć do swojej lewej łapki bądź też w prawej, zależy jakim kto gra ustawieniu miecza. No i wtedy, gdy sobie to wsadzimy do ekwipunku, pojawia nam się efekt stręża dwójki. No i co to oznacza? Oznacza to to, że nie możemy mieć założonego totemu w tym momencie, kiedy jest ta właśnie różyczka w naszym ekwipunku. Więc ja z tego faktu, iż kupiłem ją tylko po to, żeby to był fajny artefakt w moim ekwipunku i taka inwestycja w przyszłość, to pójdę się bić na strefę eventową. No bo wiadomo, nie chcę tego stracić. Jeżeli ja bym to teraz stracił i stracił jakieś 1,6 biliona... Tak naprawdę to nie poszedłem tylko na strefę eventową, ale to zobaczycie w dalszej części tego odcinka. No i było naprawdę grubo i niekolorowo. Ach, nie chcę mówić, co by było, jaka byłaby moja reakcja. Myślę, że padłoby wiele niecenzuralnych słów. Także co, lecimy sobie testować różyczkę, no i zobaczymy, jak ona jest dobra. Ogólnie na strefie eventowej idzie znaleźć wiele, że tak powiem, takich jasiów, borowików. Takich po prostu graczy, na przykład jak ten typek. Nie wiem, co to jest za set, to jest chyba set 32, jeżeli się nie mylę. No i co, ja sobie w niego wjeżdżam i od razu kill. Wow, ej, dobra, jakie... To jest mocne! Ha! Ta różyczka siły jest przemocna! Jak to bije? Patrzcie to! Dobra, nie trafiłem akurat w typa. Ale jest tu gościu w jakimś tam secie. No i siema stary, chodźcie ze mną zmierzyć. Ej, dobra. Nawet takiego gościa w trochę lepszym secie ta różyczka bije całkiem nieźle. To na dwa hity powinienem zbić totem, że tak powiem. No właśnie, kolejny totem! No nie! Knoknij mnie ktoś, kolejny totem typeczka i odleciał. Ajajaj, ta różyczka jest przemocna.
Dobra, leci tu ze mną jakiś typeczek. I co, on chce się ze mną zmierzyć? No dobra, stary, to dawaj, chodź, zmierzymy. Dobra, pyk, 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 dwa totemy padły i on sobie odleciał. Dobra, ej, jaram się tą różyczką. Dobrze jest ta strefa eventowa, bo ona ogólnie na zwykły... Kolejny kill! Coś pięknego, ja pierdykam. O, ale z tą różyczką wpadają kill, ona jest tak mocna. No i dobra, kolejny totem zbity, koledze. Kolejny odleciał. Ja pierdykam. Co on tam nie chce? Co tak on podlatuje? Patrz, jak to totemy tak spadają. Dobra, ziomo chciał ze mną screena i za killa, znaczy za SS-a biorę killa. No i plus 27. Kolejny kill w tym odcinku. Nice. Napiszemy mu dzięki, D. No i git, fajnie, będzie chłopak na odcinku, zrobił sobie screena, a my go za to killnęliśmy. No i w sumie biegając sobie po tej strefie eventowej, zastanawiam się, czy czasami nie wyjechać na, że tak powiem, zwykłą mapę i zaryzykować tam klepę. No bo wydaje mi się, że naprawdę mógłbym dropnąć dobre itemy, ale test tej chyba różyczki, że tak powiem, na głównej mapie zostawię sobie na inny odcinek. I w innym odcinku właśnie to przetestujemy, no i zobaczymy, czy warto, że tak powiem, tą różyczkę używać na tej zwykłej mapie. Znaczy, no wiadomo, że warto, ale no to jest ryzyko tego, że możecie ją bardzo łatwo stracić. Ależ tu typeczkowi padają totemy, dostaje on niezły oklep. No i co, ja wjeżdżam tutaj sobie elegancko z strężykiem dwójką. No i dojeżdżamy typeczka, chociaż on ma chyba jakieś dobre runy odporności. W ogóle gościu ma tutaj jakieś pelerynki, takie inne tego typu rzeczy. Inne bang bang, że tak powiem. No i dobra, oni chyba skapnęli się, że ja talizman trzymam w łapce, bo nagle typy zamiast bić tamtego typa, to zaczęli mnie bić. No i tam w ogóle widzieliście, jakie gościu dostał hity. A tutaj gościu ma naprawdę dobre perki, bo ja go pijąc, nic mu nie zabierałem. Teraz mu totem, jest kolejny totem. Dobra, sypie, 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 sypie. Dobra, gdzie on poleciał? Tam gdzieś poleciał, ale no, teraz mu, że tak powiem, sprzedałem niezłe hity, że tak powiem, po plerach. No i nieźle go zbiliśmy. Dobra, dobra, boginę. No i zakładamy sobie totem, bo jest sytuacja kryzysowa, więc w takiej sobie zawsze lepiej założyć totem. Więc trzeba po tym pamiętać, że no wiecie, kiedy giniecie, no to już lepiej ten totem założyć. Ale naprawdę kusi mnie, żeby wyjechać na tą zwykłą strefę, ale jednak się powstrzymam, żeby tego nie robić jeszcze w tym odcinku, bo możemy to łatwo stracić. Ja sobie do niego pójdę, że tak powiem, w sojuszu. Siema, stary, witam cię serdecznie. Yo, yo, yo. Co ty sobie, stary, tutaj za rybki łowisz? No, no siema, siema, gościu. Widzę, że tutaj jakieś inwestycje są robione. Że tak powiem, znaczy inwestycje, jakieś połowy są robione, ja nie wiem, czy jakiś karpik tutaj wpadł, czy jakiś sum, czy amur. No mam nadzieję, że same porządne rybki, więc ty sobie tutaj łów, ja ci nie będę przeszkadzał. Kurde, wjechał we mnie jakiś gościu, że tak powiem, ja się tutaj na spawna teleportowałem, jakiś Wojtasek. Dobra, zbiliśmy mu totem, kolejny totem. No tych totemów naprawdę bardzo dużo pada, tylko najgorsze jest to, że ludzie mają te cholerne autototemy. Bardzo dużo ludzi ma niestety autototemy i to jest mega minus. O, jest jakiś ziomek zwykłej, na zwykłej mapie. No i dosłownie 3 kile. O, jeszcze gwiazdkę z niego dostałem. Kupa śmiechu, no i git. A talizman na zwykłej mapie przetestowany. A tutaj podwędziłem kolejnego killa. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. No talizman jest przemocny, tylko ja muszę teraz zwiewać, żeby kurde nie stracić. Dobra, założę sobie lepiej totem. Ależ tu typa, że tak powiem, schitowałem. Dobra, pada mu totemisko. Nie no, nie pada mu totemisko, bo mnie kurde musiał oczywiście trzech typa uderzyć w plecy. Ja pierdykam. Dobra, widzowie, podsumowując ten odcinek i test talizmanu na strefie eventowej, stwierdzam, że jest to naprawdę OP przedmiot i w którymś z następnych odcinków przetestuję ten talizman na głównej mapie. No i mam nadzieję, że naprawdę zrobię mnóstwo killi. Jak widzieliście, no dosłownie w chwilę zrobiłem 2 kile. Co prawda nie byli to jacyś ludzie w dobrych setach, no ale kill to kill. W tym odcinku ogólnie zrobiliśmy 5 killi. No i szczerze mówiąc, ten talizman chyba dodaje mi również szczęście, bo nigdy wcześniej chyba w odcinku nie zrobiłem aż 5 killi. Także co, ja będę próbował sobie wbić teraz runy odporności na jeszcze kolejny poziom, czyli na czwarty, żeby, że tak powiem, być bardzo, bardzo dobrze uzbrojonym graczem w odporność. No i na pewno będę kupował niedługo seta 40. Myślę, że w tym tygodniu na pewno już to zrobię, bo chciałbym z tym talizmanem, że tak biegać
że tak powiem, biegać po zwykłej mapie. Tylko boję się jednego. Jeżeli wiecie, że ja nagrywam, no to ludzie będą chcieli za mną, że tak powiem, latać, bo będą świadomi tego, iż ja taki talizman posiadam. No i mogą się bardzo na mnie fokusować jakieś grupki klanów, żeby ten talizman zdobyć. Więc ja będę starał się używać ten talizman w odcinkach tak długo, aż go po prostu nie stracę. No i, że tak powiem, go nie przepalę, czyli nie wiem, nie sprzedam, żeby zrobić kasę. Znaczy generalnie go kupiłem po to, żeby to był mój artefakt, ale tak mi się podoba granie z tym talizmanem, że chyba niestety będę musiał go wykorzystywać w codziennym graniu, żeby robić dużo fajnych akcji i killi.